Gospodarka na dzień dobry, a w niej gość, czyli pan dr Marian Szołucha z Akademii Finansów i Biznesu Wistula. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, pojawiła się nowa propozycja pomocy frankowiczom. Tym razem Związek Banków Polskich przedstawił swoją ofertę, na którą długo czekano. Pamiętamy negocjacje, między innymi z udziałem Ministerstwa Gospodarki. Wielokrotne zapowiedzi także władz, że skłonią banki do tego, aby te pomogły frankowiczom. No i co się okazuje, banki chcą pomóc, ale tylko tym najbiedniejszym. A w dodatku pomoc będzie miała charakter pożyczki w istocie udzielanej przez 12 miesięcy tym, którzy stracą zdrowie, pracę i którzy będą mogli pobierać miesięcznie 1500 zł przez 12 miesięcy na ten cel. W dodatku no, pomoc będzie miała miejsce tylko wtedy, kiedy cena franka będzie przekraczała 5 zł i jak wyliczają ekonomiści, wtedy będzie to dopłata zaledwie w wysokości 33 groszy do każdego franka. Wielu ekonomistów mówi, to rozwiązanie wysoce niezadowalające. A co pan o tym sądzi? To prawda, że niezadowalające, bo po pierwsze nie rozwiązuje problemu. Jest to zbyt skromna pomoc w sytuacji, gdyby rzeczywiście kurs franka przekroczył 5 zł. Wtedy większość zadłużonych w tej walucie pod zastaw swoich nieruchomości miałaby problemy przynajmniej z bieżącym regulowaniem swoich zobowiązań kredytowych. Natomiast pan wspomniał w międzyczasie słowo klucz, mianowicie pożyczka. Pomoc ze strony banku w dodatku w formie pożyczki to jest tak naprawdę wciąganie klientów w jeszcze głębszą, ciaśniejszą pętlę zadłużenia i chęć zarobienia przez siebie samego, czyli przez bank, jeszcze większych są pieniędzy z odsetek. Czyli co, panie doktorze, możemy mówić o pewnej bezczelności banków nawet chyba. Jest to bezczelne. Jedyna rzecz, którą co do zasady należałoby się zgodzić, to jest ten nowy element w porównaniu z zapowiedziami, jakie od paru tygodni słyszeliśmy ze strony Związku Banków Polskich i prezesa Pietraszkiewicza, to jest te 5 zł. 5 zł to jest oczywiście próg moim zdaniem zdecydowanie za wysoki, bo już dzisiaj wielu frankowiczów ma kłopoty ze spłacaniem swojego kredytu, ale samo ustanowienie jakiegokolwiek progu, po przekroczeniu którego zaczyna działać mechanizm automatyczny pomocy. Zgadzamy się co do tego, że ona jest niewystarczająca i w ogóle błędnie sformułowana, ale wyznaczenie progu to jest coś, o czym ja już też wielokrotnie mówiłem, tyle że adresowałem swoje słowa bardziej do pani premier Kopacz, do rządu, do władz publicznych, KNF, UOKiK-u i jeszcze paru instytucji, żeby wyznaczyć taki próg bezpieczeństwa albo od drugiej strony próg ryzyka, po przekroczeniu którego, mam na myśli kurs walutowy, zaczyna działać pewien automatyczny mechanizm pomocy frankowiczom, czy też automatyczny mechanizm, do którego wcześniej dogadają się, mówiąc kolokwialnie, władze publiczne z bankami. Ja uważam, że frankowiczom, już kończąc, powinno się pomóc przewalutowując ich kredyty na złotówki po kursie z dnia zaciągania zobowiązania, ale, uwaga, z jednoczesnym wyrównaniem warunków odsetkowych, czyli stopy procentowej, do takich, jakie mają kredytobiorcy złotowi, również cofając się do momentu podpisania umowy kredytowej. Tylko w tej sytuacji pomoc spełnia warunki sprawiedliwości społecznej, bo dlaczego mielibyśmy pomagać frankowiczom, którzy korzystali przez wiele lat z niskich stóp procentowych szwajcarskiego banku centralnego, a nie kredytobiorcom złotowym, którzy zaryzykowali mniej, ale musieli płacić wyższe stopy procentowe. Przypomnę, że od kilku lat już w Szwajcarii oscyluje stopa referencyjna, więc najważniejsza wokół zera. Natomiast w Polsce jeszcze niecałe 2 lata temu to było 4,75%. Przy kredycie wziętym na kilkadziesiąt lat i na kilkaset tysięcy złotych to robi naprawdę wielką różnicę. A więc jeszcze raz powiem, przewalutować kredyty frankowe po kursie z dnia ich zaciągnięcia, ale przy jednoczesnym podniesieniu odsetek stóp procentowych, tak jak mają to kredytobiorcy złotowi, wtedy suma, rata ogółem może w przypadku większości kredytobiorców, nawet frankowych, się nie zmienić, ale zmienią się proporcje pomiędzy zadłużeniem zasadniczym a częścią odsetkową raty. Zmniejszy się to pierwsze, co wspomniałem, czyli część zasadnicza zadłużenia, a więc kredytobiorcy frankowi przestaną być niewolnikami swoich hipotek. Ale kto w takim razie powinien ponieść ciężar tego rozwiązania? Część ekonomistów, ale także polityków mówi, no wara od budżetu, to powinno być w gestii banków, bo to one są winne tego w gruncie rzeczy oszustwa, jakiego się dopuścili przy udzielaniu tych kredytów, a społeczeństwo nie powinno ponosić kosztów pomocy frankowiczom.
Komisja Nadzoru Finansowego bardzo konserwatywnie, a więc ostrożnie z punktu widzenia sektora bankowego, wyliczyła koszt takiego przewalutowania, o którym wspomniałem, na 10 miliardów złotych. To jest niespełna półroczny z roku 2014 zysk sektora bankowego w Polsce. A pamiętajmy o tym, co pan zasygnalizował w pytaniu już, że banki zarobiły olbrzymie pieniądze na kredytobiorcach frankowych. Przede wszystkim już w momencie udzielania takiego kredytu, to jest na kursie, na różnicy w cenie franka, na tak zwanym spreadzie, to wtedy banki robiły sobie, mówiąc brzydko, szybko wyniki finansowe, a więc sprzedawca kredytu wykazywał się przed swoim dyrektorem, dyrektor przed prezesem, prezes przed radą nadzorczą, rada przed właścicielem i tak dalej. Popadli bankowcy w taki pęd generowania szybkich wyników finansowych bez oglądania się na ryzyko i na długoterminowe skutki tego swojego działania. To był olbrzymi błąd i myślę, że sami dzisiaj też mogą tego żałować. To nas prowadzi do szerszej jeszcze kwestii, czyli pytania o funkcjonowanie banków w polskich realiach. Niektórzy mówią, że no, banki zagraniczne zwłaszcza weszły do Polski po roku 89 no, jak do Eldorado i że tak naprawdę polskie państwo nie stawia im w dalszym ciągu, jeszcze po tych 25 latach od transformacji ustrojowej, żadnych granic. Powiem szerzej. Cały polski rynek finansowy to jest Eldorado, a to Eldorado jest tym większe, im bardziej nieuczciwą działalność prowadzi przedsiębiorca w tym sektorze. I pożyczkowym, i depozytowym, i bankowym, i parabankowym, i wszelkich innych. Przypominam Ambergold. Proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj, w ubiegłym tygodniu dosłownie, rząd przyjął na swoim posiedzeniu po prawie 3 latach, jeśli dobrze liczę, od wybuchu afery Ambergold, projekt nowelizacji ustawy, która miała zapobiegać powtórzeniu się takich wypadków w przyszłości. A w dodatku, i to jest dopiero aberracja, nie dotyczy ta nowelizacja po 3 latach prac nad nią w Ministerstwie Finansów, w Komitecie Rady Ministrów i na samym rządzie, nie dotyczy wcale strony depozytowej, a więc tego, z czym miał problem Ambergold, bo przecież okazał się niewypłacalną piramidą finansową, przestał ludziom oddawać pieniądze, a dotyczy dokładnie odwrotnej strony tego biznesu, czyli pożyczek. I w dodatku jest to nowelizacja tak zła i tak nieskuteczna, że Ministerstwo Finansów już szykuje do niej poprawki, mimo że projekt dopiero ma trafić do Sejmu. Rząd z wieloma rzeczami sobie nie radzi, ale z rynkiem finansowym, z bankowością, z oszustami w tym sektorze w szczególności niestety. No to jakie ograniczenia powinien rząd nałożyć na przykład na banki? Czy to powinno być wyższe opodatkowanie, czy pewnego rodzaju zwiększone formy kontroli? Jak pan doktor sądzi? Wyższe opodatkowanie z pewnością. Wystarczy spojrzeć na to, ile wpłacają do kasy państwa w ramach zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, a więc CIT-u, który wszystkich prowadzących działalność gospodarczą w Polsce obowiązuje. Banki wpłacają bardzo mało. Weźmy z drugiej strony pod uwagę transfery za granicę z tych banków. Jeśli zastanawiamy się na przykład w ogóle co do całej naszej gospodarki, dlaczego nasza wydajność pracy rośnie, jak wspomniał kilka dni temu prezes Narodowego Banku Polskiego pan Marek Belka, tak szybko, a płacę tak wolno, bo transferowane są z Polski zyski z działalności przez obcy kapitał tutaj prowadzonej, w szczególności z działalności handlowej przez wielkie sieci super i hipermarketów oraz działalności na rynku finansowym, w tym przez banki. Więc podatek na pewno powinien być wprowadzony taki, który mógłby być skutecznie egzekwowany. CIT jest niestety dziurawy co do zasady. Natomiast ściślejszy nadzór zdecydowanie. No KNF dobrze, że jest dzisiaj kierowany przez jednego człowieka, czy jeden zarząd, jedną dyrekcję, że nie mamy rozbicia, jak kilka lat temu jeszcze na Komisję Nadzoru Bankowego, Komisję Papierów Wartościowych i Giełdy, Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Świetnie, że ten nadzór został skonsolidowany, ale on musi przestać działać reaktywnie,
jak jeszcze do tej pory działa w większej mierze, a zacząć działać bardziej prewencyjnie, wyprzedzać zagrożenia, przewidywać je i zapobiegać. Na początku naszej rozmowy wydawało się, że będziemy rozmawiać tylko o frankach i frankowiczach. Tymczasem ten problem obnaża braki kontroli państwa nad finansami publicznymi, ale także nad działalnością banków i korporacji zagranicznych w naszym kraju. Dziękuję uprzejmie. O tym mówił pan dr Marian Szołucha z Akademii Wistula. A już teraz skrót informacji. Zapraszam.